Moi drodzy, nigdy nie sądziłem, że znajdę się w tak ważnym dla polskiego internetu miejscu. Paweł, jeżeli to oglądasz, proszę cię, odezwij się i nie wstydź się tego, co zrobiłeś, bo internet cię kocha. Moi drodzy, jak doskonale wiecie, w tym miejscu już byłem. Byłem tutaj dokładnie tydzień temu w celu zrobienia sobie zdjęcia w tym historycznym już miejscu dla polskiego internetu. W miejscu, w którym pan Paweł wykonał swój niefortunny skok. Niestety, po wielu namowach, po wielu prośbach, pan Paweł nie chce udzielać wywiadów i nie chce przypominać sobie o tym, co tutaj się wydarzyło. To nie zmienia jednak faktu, że ja mogę pokazać wam, jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni 13 lat. Raciniewo. Dokładnie w tej wiosce, moi drodzy, stało się to, o czym myślicie. Raciniewo, 750 mieszkańców, no i pan Paweł, kurwa, no i jedziemy. Dawaj, Marek, to już się kameruje! Pewnie jesteście ciekawi, czym w zasadzie ten budynek jest. Tego niestety nie wiem. Znajduje się on na uboczu całej wsi Raciniewo i dokładnie z tego murku pan Paweł Jumper wykonał swój skok. Jak widzicie, teraz cały budynek pokryty jest już różnego rodzaju graffiti, ludzie podpisują się tutaj, to zaraz wam również pokażę. W środku jest to po prostu zupełnie opuszczone i nic tam się ciekawego nie znajduje, ale również wam to zaraz pokażę, bo są tam te cudowne malunki, które wy robicie kolegom w zeszytach. Nie mogło tego zabraknąć. Kurwa, rzeczywiście! Na lewej stronie budynku znajduje się drabina i pewnie wielu z was w ogóle nie widziała drugiego filmu z udziałem pana Pawła, ale był również w sieci film, na którym doskonale widać tę drabinę i widać, jak pan Paweł ze swoim kolegą wpinają się na szczyt tego budynku. Co jest na szczycie? No pewnie dach i nic więcej ciekawego. Dlatego przejdźmy do środka tego całego budynku i pokażę wam, co kryje ta chata, tajemnicza chata pana Pawła. Jak widzicie, nie tylko ja odwiedziłem to miejsce i wszyscy podpisują się tutaj. Jest na przykład Zuza Jumper, Schiffer Jumper, Natalia Jumper, Lipus Jumper. Jest nawet hashtag Paweł Jumper. A to, co znajduje się w środku? Chodźcie. I tak oto wygląda całe to tajemnicze miejsce. W sumie nic specjalnego, popisane ściany, graffiti. Jest również to, o czym wam mówiłem, czyli słynny malunek z każdego zeszytu w szkole podstawowej, gimnazjum kiedyś, a teraz nadal podstawowej i liceum i technikum też się nawet zdarzy. Znajdują się nawet notatki. I teraz wam coś przeczytam. I przysięgam wam, że nie ja to tutaj zostawiłem. Znalazłem to teraz, jak wszedłem. Tu był pan Paweł. Proszę się wpisać, skąd jesteś i kiedy tu byłeś. Możesz napisać tu swoje media, na przykład FB, Snapa, Insta. Zeszyt nie jest do psucia. Niestety nie mam długopisu, natomiast powiem wam, że tych osób naprawdę jest tutaj masa. Zobaczcie. Na samych pierwszych stronach Nadia W, 28 maj, Igor, 28 maj, Norbert 29 maj, Olivier 29, Marta 30, Marcelina 28. Masa ludzi tutaj jeszcze przychodzi tutaj i się wpisuje. Dlatego ja nic nie mam zamiaru niszczyć. Kładę ten zeszyt tutaj i jeżeli jesteście ciekawi, to przychodźcie i wpisujcie się. A śledząc dalej całe, nie wierzę w to. Tu nawet znajduje się już długopis zamontowany na trytytkach, żeby wpisać się do tego zeszytu. Dlatego teraz to zrobimy. Teraz uwieczniam to na nagraniu, historyczną chwilę, kiedy ja wpisuję się wraz z moimi widzami na zeszyt pana Pawła. Serafin z widzami. I to zostawiam w tym historycznym miejscu. Mam nadzieję, że kiedyś za kilkaset lat, jak będą archeolodzy tutaj badać ten teren i znajdą to, to będą mieli nieźle zrytą banię, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Kurwa, i pan Paweł, no kurwa, jedziemy! Po drugiej stronie budynku, jak widzicie, znajduje się pole i w sumie nic więcej, a sam ten budynek jest na totalnym skraju wioski. To jest w zasadzie już jej końcówka i jej takie zbocze i dalej po prostu nic nie ma. Obok jest też jeziorko, na którym łowią sobie rybacy rybki i jest tu ogólnie cisza, spokój i nic wielkiego się nie dzieje. Ale to, o czym warto wspomnieć, to fakt, że mieszkańcy tej wioski doskonale zdają sobie sprawę z tego, co tutaj się wydarzyło i wiedzą o istnieniu pana Pawła. Paweł będzie skakał, tutaj mamy
z 1,50 m. Nie wiem, czy tutaj doskonale to widzicie, ale jest tutaj wpis ku upamiętnieniu wielkiego kaskadera, kolarza, a przede wszystkim wielkiego człowieka. Za co? Za niesamowity wyczyn dokonany, tu jest coś zmazane, Paweł Jumper na zawsze w naszych sercach. No i pan Paweł, no kurwa, kolega Pawła. I tutaj znajduje się link do historycznego filmu, który teraz przeżywa po prostu swoją drugą młodość. Wielu z was pewnie też się zastanawia tak naprawdę, co teraz dzieje się z panem Pawłem. Ja od was dostałem masę wiadomości po moim apelu do pana Pawła, żeby się odezwał, że zrobimy wywiad. Dostałem masę wiadomości na swoim Instagramie, za co wam serdecznie dziękuję. Starałem się odpisać każdemu, ale niestety było tego tyle, że pierwszy raz nie dałem rady. I z tego, co udało mi się dowiedzieć i ustalić, są dwie wersje. Pan Paweł teraz albo mieszka w Bydgoszczy, albo w Dąbrowie Chełmińskiej. Chyba tak nazywa się ta miejscowość. I jest strażakiem najprawdopodobniej. Z tego, co również udało mi się ustalić, grał w drużynie piłkarskiej Raciniewo, czyli tej wioski, w której właśnie się znajdujemy. I żyje sobie spokojnie, bardzo wstydzi się tego nagrania, które miało tutaj miejsce 13-14 lat temu. Nie chce się z tym utożsamiać, dlatego też nie chce udzielać wywiadów. Ma żonę, dziecko, żyje sobie spokojnie, nie jest również jakoś super internetowy i uszanujmy to po prostu. Taki apel tym razem ode mnie, żeby to uszanować i nie próbować na siłę z panem Pawłem się skontaktować, skoro on sam tego nie chce. A jeśli chodzi o samą wieś Raciniewo, to tak jak widzicie, cisza, spokój. A to co ciekawe, to to, że jest tutaj jedynie 750 mieszkańców i daje sobie rękę uciąć, że każdy z nich doskonale zna pana Pawła. Prawdopodobnie, moi drodzy, na tym boisku właśnie pan Paweł grał w słynnej drużynie Raciniewo w piłkę nożną. Fajnie by było, gdybym miał tutaj ze sobą rower, niestety nie udało się tego dokonać. Między innymi ze względu na to, że ciężko po prostu go tutaj przywieźć. Ale nie mógłbym odmówić sobie na samo zakończenie, żeby nie oddać skoku w tym historycznym miejscu, dlatego że no to będzie coś pięknego. Wspomnienia zostaną ze mną do końca życia. Dlatego wy zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie kanał, wejdźcie na mojego Instagrama, bo tam jestem aktywny, odpisuję na wiadomości. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego miejsca, to piszcie do mnie, ja na pewno wam odpiszę. A tymczasem na zakończenie historyczny skok. Trzymajcie się, cześć! Z 1,50 m.